Radio Pryzmat. Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Cześć wszystkim. Witamy Was w Radiu Pryzmat. Ja jestem Kamila, a ze mną jest... Oliwia. Chciałbyśmy porozmawiać o fenomenie seriali, które w obecnych czasach są niezwykle popularną formą rozrywki. Gościem będzie profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, pani Patrycja Włodek. Co sprawiło, że zainteresowała się pani dziedziną kultury, jaką jest filmoznawstwo? Czy miało na to wpływ jakiś konkretny film, czy może ogólne zainteresowanie tym obszarem? Myślę, że może wpływ na to miał fakt, że wychowywałam się w czasach, kiedy dominującym medium rozrywki masowej była telewizja, która bardzo często opuszczała filmy nowsze, ale też bardzo dużo klasyki filmowej. I ponieważ regularnie to oglądałam, jakoś trafiło do mnie i na tej podstawie później rozwijałam swoje zainteresowania filmem, więc po prostu na podstawie tego, że było dostępne. Chciałyśmy zapytać, kiedy powstał pierwszy serial i od czego to wszystko się zaczęło? Seriale zaczęły się tak naprawdę nie w mediach typu telewizja czy kino, tylko jeszcze w XIX wieku, kiedy popularną formą rozrywki były powieści w odcinkach drukowane w gazetach. Wielu znanych pisarzy, na przykład Henryk Sienkiewicz albo Karol Dickens, publikowało swoje najbardziej znane powieści właśnie w odcinkach, tam co tydzień na przykład. I to była pierwsza forma seryjna w kulturze popularnej. I później, kiedy pojawiały się, popularyzowały kolejne media, oczywiście najpierw radio, potem też jakby równolegle z radiem, telewizja, przepraszam, radio, kino, telewizja, no to inne media też przejmowały tę formę seryjną, więc w ten sposób to się zaczęło i przechodziło pomiędzy poszczególnymi mediami, dlatego że po prostu się cieszyło popularnością. A czy to prawda, że właśnie pierwszym wytworem z dziedziny filmoznawstwa był film, czy to właśnie serial stał u początków? Na początku były bardzo krótkie filmy, zapisy właściwie nawet samego ruchu na taśmie, kilkunastosekundowe, kilkudziesięciosekundowe filmy, które na przykład rejestrowały jakąś sytuację, no bo jeśli się ma 50 sekund, to trudno zarejestrować jakiegoś rodzaju fabułę, nawet prostą. Natomiast faktem jest, że już w bardzo wczesnym kinie około roku 1911-1912 datuje się pierwsze seriale kinowe. To polegało na tym, że po prostu kręcono na przykład kilka filmików krótkich z przygodami jakiejś jednej postaci, ale też serial mógł powstać czasem niezależnie od intencji twórców, dlatego że kiedyś filmy nagrywano oczywiście na taśmie. Dzisiaj też czasem się to dzieje, ale kiedyś na to była jedyna możliwość i te taśmy były w rolkach. I na jednej rolce mieścił się tam określony metraż, więc na przykład film trochę dłuższy niż 15 minut kręcono na więcej niż jednej rolce i od osoby wyświetlającej ten film mogło zależeć, czy wyświetli wszystkie trzy rolki naraz, albo czy z jakimś odstępem, a także na przykład w jakiej kolejności te rolki wyświetli, więc podejrzewam, że jakieś zaburzenia narracyjne były dosyć popularne w tamtym kinie. Więc to był już bardzo wczesny wynalazek, znaczy nie tyle wynalazek, ile wczesne medium, wczesna forma w filmie, natomiast zaczęło się od filmików. A jak można podzielić seriale według typów, rodzaju? W nieskończoną tak prawdopodobnie liczbę możliwości, dlatego że z jednej strony seriale fabularne wykorzystują te same konwencje gatunkowe co kino, w związku z tym możemy mieć melodramat, możemy mieć komedię romantyczną, możemy mieć western, science fiction i tak dalej, ale z drugiej strony seriale mają też swoje własne formuły, więc możemy mówić o sitcomie, możemy mówić o dramacie jakościowym, możemy mówić o operze mydlanej, o telenoweli, w związku z tym tutaj różne rodzaje typologii na siebie się nakładają, a współcześnie mówimy przede wszystkim o hybrydyzacji
hibrydyzacji gatunkowej, czyli o tym, że różne gatunki mieszają się ze sobą. No i tutaj, jak dobrze wiemy, oglądając chociażby, nie wiem, Grę o Tron albo Stranger Things, te możliwości kombinacji są nieskończone. Natomiast oczywiście są pewne podstawowe formy gatunkowe, typowe dla telewizji. No i to są te, które wymieniłam właśnie. Czy mogłaby właśnie Pani wskazać, jaki teraz typ serialu jest taki najpopularniejszy? Jak Pani myśli? To jest ciekawe pytanie, bo to jest pytanie, na które trudno udzielić odpowiedzi, dlatego że te kwestie się bardzo, bardzo zmieniają. Podejrzewam, że gdyby jakiś fan albo fanka statystyki, ktoś miał do dyspozycji dane, to można byłoby stwierdzić, że tyle i tyle się kręci oper mydlanych, a tyle i tyle telenoweli, albo w jakiś tam sposób stwierdzić oglądalność. Natomiast pojawiają się pewne mody. Seriale takie jak na przykład Gra o Tron nie były popularne, dopóki Gra o Tron nie zdobyła wielkiej popularności. Seriale takie jak Stranger Things nie były popularne, zanim to się nie stało fenomenem, a jak nam w tym momencie się pojawia w reklamach w związku z premierą kolejnego sezonu. 15 do 20 wcześniejszy wytwórni przed Netflixem odrzuciło ten pomysł, więc za chwilkę może się okazać, że następna forma jest jakaś jest popularna albo formuła. Myślę, że najłatwiej wskazać na takie bardzo rzeczy oczywiste, czyli kryminał, czyli serial medyczny. Gdybym miała wskazać na jakiś rodzaj fenomenu ostatnich lat, który obejmowałby wiele tytułów, wiele produkcji, to wskazałabym na true crime, czyli seriale o prawdziwych przestępstwach. To jest bardzo szeroka kategoria, bo są dokumentalne albo fabularne, to będą seriale albo filmy, ale właśnie wszelkiego rodzaju zainteresowanie prawdziwymi zbrodniami albo bardzo odległymi, albo takimi zupełnie nieodległymi, rozwiązanymi, nierozwiązanymi, to jest pewnego rodzaju fenomen dosłownie ostatnich kilku lat. A jak się nazywał serial, który został na początku wyprodukowany i zrobił właśnie największą furorę? To też jest pytanie bardziej złożone, bo można wskazać i w każdym podręczniku do historii kina znajdziemy takie tytuły jak Fantomas i Wampiry. To są seriale z lat nastych francuskie. I to były seriale filmowe, w związku z tym polegało to na tym, że po prostu raz na jakiś czas była premiera kolejnej przygody Fantomasa. Po prostu chodziło o to, że to jest osobny film, osobna fabuła, ale są powtarzalne postacie. W związku z tym to, co teraz mamy w telewizji albo w post-telewizji, wcześniej było w kinie. Natomiast gdyby wskazywać na jakiegoś rodzaju fenomen, który rzeczywiście był fenomenem swoich czasów, ale też przetrwał do dzisiaj jako na przykład źródło odniesień w kulturze popularnej, to wskazałabym na amerykański serial I Love Lucy, Kocham Lucy z lat 50. To był jeden z pierwszych sitcomów. To był taki serial rodzinny, o którym się pisze, że zmienił oblicze telewizji, ale też odbijał zmiany, które w latach 50. zachodziły w telewizji, w społeczeństwie amerykańskim. I rzeczywiście w amerykańskiej popkulturze jest mnóstwo nawiązań do tego serialu, więc myślę, że nie był pierwszy, ale był bardzo ważny. A jakby mogła Pani wskazać takie ogólne kręgi odbiorcze widzów? Myślę, że to byłyby wszystkie osoby korzystające z jakiegoś rodzaju dostępu, albo telewizji, albo streamingu. Wydaje mi się, że trudno wskazać osoby, które w jakiś tam sposób nie mają styczności z serialami. Oczywiście mogą być osoby, które po prostu nie lubią oglądać niczego, albo na przykład wolą filmy, ale gdyby wskazywać ludzi, którzy oglądają, to będą zarówno młodsi, starsi, kobiety, mężczyźni, wykształceni, mniej wykształceni, mieszkający we wszelkich możliwych miejscach. Myślę, że raczej tutaj należałoby się zastanawiać nad tym, jakie grupy, w jaki sposób odbierają seriale, czyli na przykład kto wybiera streaming, a kto jest bardziej, ma wierne nastawienie w stosunku do telewizji. I tutaj prawdopodobnie by się pojawiły już jakieś takie bardziej sprecyzowane rozróżnienia, prawdopodobnie przypuszczam, że młodsza publiczność raczej wybiera streaming i dostępność na każdym nośniku w każdym czasie. Prawdopodobnie starsza publiczność woli sobie usiąść przed tym telewizorem tam raz czy o określonej porze. No i tutaj pewnie należałoby dalej badać, kto ogląda jakie seriale, bo takie doświadczenie, że wszyscy oglądają tę samą rzecz, to dawniej to było bardzo powszechne, bo było po prostu mniej seriali. Nawet na początku tej współczesnej rewolucji serialowej wiadomo było, że wszyscy
oglądają Breaking Bad, albo wszyscy oglądają Rodzinę Soprano. I tych seriali było na tyle mniej, że wszystkie były oglądane przez prawie wszystkich. Natomiast teraz, no powiedzmy, Gra o Tron czy Stranger Things oglądają prawie wszyscy, ale jest tych seriali tak dużo, oferta jest tak gigantyczna, że jest to dużo bardziej rozdrobnione i to na pewno, a też wśród pań znajomych widać, że nie do końca się powielają te wybory.